Cześć kochani, witajcie w kolejnym filmiku. Wiecie co? Otwieram nową serię. O, może tak zacznę, się zastanawiałam, jak zacząć. Otwieram nową serię taką pogadankową. Ja wiem, że vlogi są pogadankowe, ale takie, wiecie, typowo tematyczne filmiki. I tutaj od razu proszę Was o to, żebyście napisały mi propozycje tematów, jakie miałabym podjąć właśnie w tej serii. I od razu zaznaczam, nie będzie to regularna seria, nie obiecuję Wam, że wiecie, raz w tygodniu, czy tam dwa razy w tygodniu pojawi się jakiś taki filmik tematyczny, bo wiecie, że u mnie jest czasem krucho, ale jak tylko będę miała czas, jak tylko będę miała motywację, jak będę miała pomysł i będę twórczą, żeby się wygadać Wam tutaj, to będę na pewno nagrywała, jestem tutaj w odpowiedzi po prostu na to, co Wy proponujecie. Dlatego też tutaj na dole Wasze propozycje. No i ja będę starała się na to odpowiedzieć. W tle słychać chłopaków, bo są oczywiście w salonie. Także no, mam nadzieję, że Wam to nie jest jakieś takie, wiecie, nie jest to utrudniające w odbiorze i nie jest dla Was przeszkadzające. Dlatego też startujemy. I chciałabym, żeby tutaj pojawiły się takie tematy, wiecie, nie wiem, życia codziennego, tematy macierzyństwa, rodzicielstwa, dzieci, związku może też być, jeśli oczywiście nie będą głęboko wchodziły. Możecie, wiecie, napisać jakieś tam propozycje tematu plus jakieś pytania do, co tam byście chciały, żebym ja zawarła w tych konkretnie tematach i tych pogadankach. Tak, ja się postaram też coś od siebie może dorzucić, tak, chyba że Wy mnie, wiecie, wyprzedzicie i będziecie po prostu bardziej kreatywne co do pomysłów na tematy właśnie tych pogadanek. Ja liczę na Was po prostu tutaj, że Wy napiszecie mi, co byście chciały usłyszeć, o czym byście chciały, żebym ja porozmawiała z Wami. Że jak rzucicie jakiś temat, to po prostu, żeby też były jakieś tam pytania konkretnie, co chciałbyście, żeby było zawarte w tej pogadance. Tak, a dzisiaj tak sobie myślałam, z jakim tematem wystartować i myślę, że wystartuję z tematem nerwicy i podejrzewam, że na jednym filmiku się nie skończy, dlatego że ja tutaj no zacznę Wam troszeczkę opowiadać o sobie i też chciałabym zaznaczyć, że w tych pogadankach nie będzie bardzo uzewnętrzniania się. Ja nie będę Wam opowiadała szczegółów swojego życia, na to nie liczcie, jeśli ktoś tutaj jest po to, żeby po prostu usłyszeć, wiecie, różnych historii z mojego życia, takich bardzo, bardzo prywatnych, bardzo intymnych, powiedzmy, tak prywatnie, więc tego na pewno tutaj nie będzie, ale wiecie, takie, wiecie, myślę, że nie wchodząc po prostu głęboko w temat, po prostu takie pogadanki życiowe. No, także może zaczniemy i myślę, że pierwszy temat właśnie będzie nerwica. Ja już od dawna, od bardzo, bardzo dawna szykuję się do tego filmiku. Ja już taki filmik też nagrałam, nawet w dwóch częściach, kiedyś dawno, 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 dawno. Nie wgrałam go i myślę, i cieszę się, że go nie wgrałam w tamtym momencie. I powiem Wam szczerze, że ja przed tym filmikiem o nerwicy bardzo się broniłam i do tej pory nie jestem przekonana, czy to jest dobry pomysł dzielić się tutaj z Wami tym wszystkim, dlatego że zaczywiście, jak powiedziałam A, to po prostu powiem B, bo już podzieliłam się z Wami tym, że jest coś takiego w moim życiu jak nerwica lękowa i wiecie co, chciałam Wam właśnie tak naprawdę bardzo, bardzo wtedy, w tamtym czasie tak szczegółowo wejść w ten temat, szczegółowo Wam wszystko opowiedzieć, uzewnętrznić się po prostu, dlatego że miałam takie poczucie, że niektóre z Was tego potrzebują, dlatego że jak ja powiedziałam właśnie, że coś takiego jest u mnie jak nerwica lękowa, to bardzo, bardzo dużo z Was się do mnie odezwało w tym temacie. Do tej pory mi o tym piszecie. Do tej pory się odzywają osoby, które gdzieś tam, jak padnie to słowo, to wiecie, szukacie takiego jakby punktu odniesienia, takiego punktu zaczepienia bardziej, może tak? Takiej porady, patrząc na mnie, wiecie, wy mi zawsze piszecie, że dobra, masz nerwicę, jak sobie z tym poradziłaś, jak sobie radzisz, w ogóle wyleczyłaś się i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę bardzo, bardzo dużo pytań na ten temat. Ja wtedy nagrałam filmik, naprawdę dzieląc się z Wami, bardzo głęboko w to wchodząc, dzieląc się z Wami wszystkim szczegółowo, ale go nie wgrałam. Jakoś tak, wiecie, on mi się nie spodobał, coś tam chciałam go nagrywać jeszcze raz i tak dalej, więc całe szczęście. Dlatego, że jeszcze jakiś czas tam do tyłu na kafeterii pojawiały się głosy, że ona jest chora na nerwicę lękową, ona jest chora psychicznie, jej trzeba odebrać dzieci, zgłosić to do, nie wiem, opieki społecznej i tak dalej, bo ona ma nerwicę lękową, ona zrobi coś z tym dzieciom, ona ma chore nerwy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I wiecie co? I trochę to było takie dla mnie bolesne, że po prostu ludzie są tak głupi, zacofani, tak po prostu ograniczeni tak naprawdę, bo mylą ludzie właśnie nerwicę lękową z chorobą psychiczną. W ogóle nerwica lękowa nie jest żadną chorobą. I tutaj apel do wszystkich z Was, które mają nerwicę lękową, to nie jest choroba. I nie uważajcie się za osoby
chore. Broń Boże, chore psychicznie, absolutnie. Jest to, lekko mówiąc, schorzenie, nawet bym tego tak nie nazwała. Ja chodziłam na psychoterapię do pana, który właśnie mnie ukierunkował w tą stronę, bo ja też mówiłam, że ja choruję na nerwicę lękową, bardzo, bardzo się przyczepiłam do tego tematu. Bardzo długo to ze mną było właśnie, że ja jestem chora na nerwicę lękową. Nie jest to żadna choroba. Nerwica lękowa to jest najzwyczajniej w świecie po prostu problem z radzeniem sobie z emocjami. U nas występuje jakiś bodziec, jest stres i po tym stresie występuje lęk, ogromny lęk, z którym my sobie nie potrafimy poradzić. Osoby, które nie mają nerwicy lękowej, u nich występuje stres, no i one po prostu przy tym zostają, przy tym stresie. U nas się pojawia lęk, jest panika i to się po prostu nakręca, nakręca, nakręca. Po prostu my mamy problem, nie radzimy sobie z emocjami, głównie tymi negatywnymi. I zapamiętajcie to, nie jesteście chore, nie chorujecie, nie macie żadnej choroby psychicznej, nie dajcie sobie tego wmówić. Tak, i ja tak naprawdę borykam się z nerwicą lękową od jeszcze dłuższego czasu. Ogólnie zawsze każdy psycholog wam powie, że bodziec, który wywołał u was nerwicę lękową, jest gdzieś głęboko, 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 daleko, daleko w dzieciństwie. U mnie tym bodźcem na pewno nie było dzieciństwo, dlatego że ja miałam bardzo udane dzieciństwo, bardzo szczęśliwe dzieciństwo. Wychowywałam się w kochającej, pełnej rodzinie z mamą, z tatą, z bratem, z babcią, jedną, drugą, jeszcze coś mi sądzi, jedną, drugą i naprawdę ja wspominam swoje dzieciństwo fantastycznie. To były przecudowne czasy. Gdybym mogła wrócić, to bym wróciła do nich jeszcze raz, dlatego że moi rodzice byli bardzo opiekuńczy. Bardzo o mnie dbali i wiecie, i o mój wygląd fizyczny, tak żebym była czyściutka, zadbana, i o psychiczny, żebym wychowywała się właśnie w całej rodzinie, w takiej rodzinie w spokoju, bez kłótni itd., itd. Więc ja wspominam moje dzieciństwo bardzo, bardzo pozytywnie. I powiem wam, że ja bardzo długo nie potrafiłam zdiagnozować, że co to w ogóle jest, co się ze mną dzieje, tak? Bo u mnie zaczęło się od boleści brzucha, tak? I ja w ogóle nie kojarzyłam tego z jakimś stresem, z jakimś wydarzeniem, z czymś, coś gdzieś tam wywoływało u mnie jakiś właśnie strach, lęk i po prostu później były te bóle brzucha. Kompletnie tego nie łączyłam na początku, bo u mnie nerwica pojawiła się już, jak ja miałam 20 lat, także 11 lat. I słuchajcie, i właśnie były ekscesy z brzuchem, boleści brzucha, nudności właśnie, jakieś skręty w układzie pokarmowym, w jelitach i to było naprawdę bardzo, bardzo problematyczne, to mnie bardzo ograniczyło towarzysko, jakoś życiowo i tak dalej, i tak dalej. Było to naprawdę dla mnie w ogóle każdy wyjazd gdziekolwiek, w obce miejsce, bo jak jechałam gdzieś w miejsce, gdzie ja znałam to miejsce, to było ok, ale jak ja miałam jechać gdzieś w jakieś miejsce takie, które mniej znałam, które mogło gdzieś tam wywołać u mnie jakiś właśnie taki lekki stres, to już zaczynały się problemy i schody. Ale ja zawsze wtedy myślałam, że bo ja jestem alergikiem, że to jest to alergia, że na pewno coś mi zaszkodziło. Ja ograniczyłam mleko, nie piłam przez kilka lat w ogóle mleka, dacie wiarę, nie jadłam w ogóle jogurtów, z nabiału to jedynie ser żółty. I nawet jak były pierogi, to ja jadłam po trzy pierogi, tak wiecie, tylko żeby troszeczkę sobie spróbować. Naleśników nie jadłam w ogóle, bo wiecie, to mleko i tak dalej, smażonych rzeczy, chipsów, wszystko było odstawione na kilka lat, bo ja byłam przekonana, święcie przekonana, że po prostu to jest u mnie alergia pokarmowa, że ja coś zjadłam i na pewno to jest od tego. I oczywiście ja to ograniczyłam, ale nie było tak, że ja tego nie spożywałam w ogóle. Wiecie, jak już zjadłam tego naleśnika, to już się liczyłam z tym, że rano będę po prostu miała ekscesy żołądkowe. No i tak najczęściej się zdarzało. I powiem wam, że naprawdę bardzo długo, długo, do 25, no 5 lat, 5 lat dokładnie się borykałam z tym i nie wiedziałam tak naprawdę, co mi jest. Wiecie, te boleści brzucha były jedne większe, drugie mniejsze i tak jak wam mówię, to bardzo mnie ograniczyło. Naprawdę, bo jak wiecie, zbliżał się jakiś wyjazd, gdzieś ja poczułam stres, to od razu był problem właśnie z brzuchem. No i już było, o, kurczę, jechać czy nie jechać, i ja tak powiem wam, że byłam naprawdę taka bardzo, bardzo zamknięta na jakiekolwiek wyjazdy, bardzo je ograniczyłam. Jeździliśmy tylko, wiecie, gdzieś tutaj do rodziny, gdzieś ja po prostu zdałam miejsca. Wtedy czułam się spokojniejsza i było wszystko okej. No i słuchajcie, nastał ten rok, kiedy ja kończyłam, no w tym roku kończyłam 25 urodziny, był sierpień, gdzie po prostu jakoś wcześniej, kilka miesięcy wcześniej u mnie pojawiły się takie dziwne myśli na temat śmierci, na temat życia pozagrobowego, jeśli wierzycie, na temat tego, co się z nami dzieje, jak to jest w ogóle umrzeć, takie wiecie, jakieś dziwne myśli, natłok myśli. I zaczęło to we mnie po prostu, było coraz, wiecie, tak, coraz bardziej się nad tym zastanawiałam. Im
bardziej się zastanawiam, tym gorzej zaczynałam się czuć. Wiecie, odczuwałam jakieś takie lęki. Zaczęłam się bać w ogóle, że może kurczę, nie wiem, rano nie wstanę, albo w ogóle może jestem chora na coś. Wiecie, taki lekki hipochondryzm, czyli a może mam tętniaka, bo tutaj u nas w okolicy bardzo dużo w tamtym czasie zaczęło ludzi umierać. A to jakieś zawały, a to jakieś zatory, a to jakieś udary, a to gdzieś tam słyszałam 30-letnia kobieta położyła się, już rano się nie obudziła. Druga położyła się z bólem głowy, nie wstała rano. Trzecia dostała udar i w ogóle, no po prostu wiecznie, wiecznie było słychać, że coś tam się z kimś dzieje. W telewizji, wiecie, telewizja też to wszystko nakręcała. Ja się zaczęłam bać też właśnie o zdrowie Aleksa wtedy. Byłam taka, wiecie, spanikowana. Codziennie bałam się, że coś się wydarzy i wiecie, to się tak bardzo, bardzo nakręcało. I pamiętam, to była w sierpniu, jak sąsiadka, tutaj pani, która jak pracowała wtedy w sklepie, pani codziennie przychodziła do sklepu i nagle usłyszałam, że ona zmarła. No już kobieta wiekowa, bo tam te 70 lat, wiadomo, jeszcze mogła żyć, ale nagle po prostu zmarła. Wiecie, żyjemy na wiosce, tak? I wszyscy o sobie dużo wiedzą, tak? No i tutaj nigdy nie padało żadne stwierdzenie, ani ta pani nie skarżyła się na swoje zdrowie, opiekowała się wnuczkiem małym, więc ja kompletnie nie potrafiłam sobie tego wytłumaczyć, jak człowiek zdrowy mógł odejść. I się okazało, że właśnie ona umarła. I tak poruszyło, tak na mnie zadziałało, że ja już od tamtego dnia, ja po prostu się czułam, jakbym normalnie czas się zatrzymał w tym momencie i nagle tak do mnie doszło, że tak naprawdę każdy z nas w każdej chwili może po prostu umrzeć. I ja wiem, że tak jest do tej pory, ale w tamtym momencie ja sobie nie potrafiłam z tym poradzić, nie potrafiłam zrozumieć, jak człowiek, który gdzieś tam nie chorował, wiadomo, później mogło się okazać, że ta pani była na coś tam chora, tak, ale nie było nic wiadomo, nic jej nie dolegało, była zdrowa, żywotna, biegała, chodziła i w ogóle no jak taki człowiek umiera. I to było po prostu dla mnie takim jakimś, nie wiem, właśnie chyba tym bodźcem takim, który wywołał to wszystko, ten myśl o śmierci. Ja sobie nie potrafiłam w ogóle z tym poradzić, nie potrafiłam sobie to przetłumaczyć, wiecie, tak logicznie, żeby, wiecie, jakoś to się z tym pogodzić i w ogóle. No i to był właśnie ten bodziec, który wywołał u mnie atak. Drugi atak, tak naprawdę pierwszym były te boleści brzucha, a drugim, ja już później wiecie, do tego doszłam, a drugim właśnie był bodziec właśnie myśli o śmierci i tak dalej, i tak dalej. I pojawiła się u mnie duszność. Duszność, którą ja znam, której ja się zawsze bałam, mam astmę oskrzelową. No i właśnie wtedy też w sierpniu zaczynały pylić grzyby, roztocza, trawy itd., itd., ale grzyby przede wszystkim pleśnie, na co ja jestem bardzo, ale to bardzo uczulona. I ja jakoś powiem Wam, że nie byłam w ogóle przygotowana na to. Żadnego leku kompletnie, który mógłby mi w tamtym momencie pomóc. I był taki dzień, że był straszny upał, a wieczorem spadł deszcz. A kiedy, ja Wam tyle razy mówiłam, kiedy spada deszcz, u mnie objawy astmy się bardzo zaostrzają. I wieczorem ja miałam po prostu atak astmy. Nie miałam żadnego leku, żeby sobie z tym poradzić. Miałam jakiś przeterminowany, który zażyłam. Dobra, okej. Nic nie mówcie na ten temat, ale po prostu się ratowałam. I ten lek mi nie pomógł do końca. I wyobraźcie sobie, to był taki atak paniki w tamtym momencie, że ja po prostu nie potrafiłam sobie z tym poradzić. Dostałam duszności i ta duszność ze mną została. To nie była taka duszność jak przy astmie, bo tego nie mogę porównać, ale duszność, sama duszność sobie została ze mną od sierpnia do, uwaga, marca następnego roku. Codziennie od sierpnia do marca, codziennie, 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 codziennie czułam duszność. Kładłam się z dusznością, budziłam się z dusznością, calutki dzień funkcjonowałam właśnie z tym, że uczucie ciężkości w klatce piersiowej, właśnie taki ciężki oddech, płytki oddech, jak chciałam wziąć głęboki, to wydawało mi się, że nie potrafię tego głębokiego oddechu złapać. To był dla mnie, to był właśnie taki drugi atak mojej nerwicy. Tydzień czasu miałam wyjęty z życiorysu, nie poszłam do pracy, bo kompletnie nie potrafiłam sobie poradzić. Przez ten tydzień ja byłam przekonana, że jestem po prostu śmiertelnie chora na coś, że serce, że albo serce, albo właśnie astma, albo płuca, albo po prostu coś jest mi i lekarz nie potrafił mi pomóc. Jeździłam po kardiologach, neurologach, po alergologach, pulmonologach. Straciłam kupę pieniędzy na to wszystko, bo oczywiście wszystko prywatnie. Trafiłam na takiego kardiologa, który właśnie wmówił mi, że to jest na pewno zaostrzenie astmy i po prostu jestem źle leczona, więc muszę jechać do kliniki astmy i alergii we Wrocławiu, tam też pojechałam. Tam wykonali mi szereg badań przeróżnych razem z RTG, klatki piersiowej, płuc i tak dalej, i się okazało, że
Nie, moja astma się nie zaostrzyła. Jestem dobrze leczona, wszystko jest w porządku. To nie jest astma. Dali mi tam leki właśnie rozkurczowe, dali mi tam właśnie jakieś dziwne kroplówki. No, przeróżne rzeczy, które po prostu nie pomogły na tą duszność, które tak naprawdę na duszność astmatyczną powinny tak pomóc, ale nie pomogły. Ja byłam tak zdesperowana, ja byłam tak załamana, bo ja wiedziałam, że coś mi dolega, a ci lekarze nie potrafią mi pomóc. Ja byłam święcie przekonana, że to jest na pewno jakaś choroba, a po prostu nikt nie potrafi mi pomóc. Dlaczego? I wtedy po prostu, wiecie co, to było też taki punkt, gdzie ja kompletnie załamałam ręce i po prostu pomyślałam sobie, Boże, nie ma czegoś takiego. Ja zawsze byłam przekonana, że jak coś się dzieje, pojadę do lekarza, dostanę tabletkę, lek jakiś i ja po prostu mi przejdzie. A wtedy tak naprawdę doszło do mnie, że na niektóre choroby nie ma leku. No i w tym momencie nikt mi nie pomoże, bo ja brałam leki i na astmę, i na alergię. Wtedy pojechałam do alergologa. Właśnie przepisał mi nowe leki, właśnie, żeby poprawić jakość mojego oddechu i tak dalej, ale nic mi nie pomagało. Od kardiologa leki miałam, bo on też tam twierdził, że miałam, bo ja ogólnie mam bardzo szybki puls, że to jest na pewno za szybki, żebym obniżała. Ja go obniżałam i to po prostu nic mi nie pomagało. Więc jak pojeździłam troszeczkę po tych lekarzach, w końcu załamałam ręce, odstawiłam wszystkie leki, które gdzieś tam mi po kolei dawano. No i żyłam sobie z dnia na dzień, po prostu pogrążając się w coraz gorszej rozpaczy, tak naprawdę. Pamiętam właśnie te 25. urodziny, które były dla mnie naprawdę, naprawdę trudne. Fajne, bo 25 lat, ale po prostu były dla mnie straszne. Ja byłam po prostu wrakiem człowieka w tamtym momencie. Nie mogłam jeść, nie mogłam spać. Budziłam się po nocach, właśnie miałam natłok myśli. Zasypiałam długo, później się budziłam co chwilę. Naprawdę to było po prostu coś okropnego. Męczarnia tak naprawdę. I tak po prostu żyłam sobie w takim, naprawdę z takim czarnym obrazie do marca następnego roku. I najgorsze właśnie jest to, że ja z tamtego okresu w ogóle nie pamiętam Aleksa, nie pamiętam, co się z nim działo, jak ja się nim opiekowałam, jak ja się nim zajmowałam, jak to wszystko było. Naprawdę to był najgorszy okres mojego życia. Naprawdę mogę to ocenić za najgorszy okres mojego życia tamten. Po prostu jak ja byłam, naprawdę jak już gdzieś tam psychika wam troszeczkę płata figle. Ojejku, to jest chyba coś najgorszego, co może być. Jak nie potraficie sobie, wiecie, poradzić z tymi wszystkimi myślami, nie potraficie sobie tego wszystkiego ułożyć w głowie, tak żeby po prostu funkcjonować normalnie. I ja w tamtym czasie nawiązałam też kontakt z jedną z Was, nie wiem, czy jeszcze ze mną ona tutaj jest na YouTubie, ale pisałyśmy z sobą codziennie. Codziennie, 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 codziennie. I ta właśnie dziewczyna też cierpiała na nerwicę lękową, ale już dłuższy czas niż ja, wtedy chyba 5 lat bodajże, kiedy ja, no to w sumie powiedzmy, że tak samo, tylko że ja dopiero odkryłam, że jest to nerwica właśnie po tych 5 latach, kiedy się już męczyłam z tym brzuchem. No i pisałyśmy ze sobą maile codziennie, codziennie, ona mi pisała, jak ona się czuje, ja pisałam jej, jak ja się czuję i powiem Wam, że to mi bardzo, ale to bardzo pomogło. Naprawdę to, jak ona mi pisała, że ona się źle czuje, to bardzo głupio brzmi, ja wiem, ale tak jest, że po prostu to, że ona gdzieś tam się źle czuła, to, że ja czułam się po prostu tak, jakbym nie była sama z tym wszystkim, tak? Jakbym nie była jedyna taka, bo ja tutaj wokół siebie nie miałam żadnej takiej osoby, która gdzieś tam miałaby podobne problemy, jak ja mam. I powiem Wam, że naprawdę ta korespondencja była dla mnie tak mnie podniosła, tak mnie podbudowała, ale wiecie, po jakimś dłuższym czasie, ja teraz mogę Wam to powiedzieć, że w tamtym czasie ona mi pomagała żyć, tak naprawdę. Te maile, codzienne maile o tym właśnie, jak ona się czuje, i ja tak jakbym wyrzucała to z siebie. W tamtym czasie też codziennie chodziłam do mojej babci Tereski. Babcia Tereska wiedziała, no moja mama też, ale z babcią Tereską tak dogłębnie rozmawiałam o tym wszystkim. Dzieliłam się po prostu wszystkimi moimi obawami, lękami. Babcia o wszystkim doskonale wiedziała i codziennie, 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 jak już wróciłam do pracy, to codziennie z pracy szłam do babci, codziennie z pracy szłam do babci i codziennie rozmawiałyśmy do bólu, do bólu, do bólu, codziennie, 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 tak samo codziennie mailowałam właśnie z tą dziewczyną. I to była dla mnie terapia. To była właśnie dla mnie terapia. To wygadanie się, to takie uzewnętrznienie się, to powiedzenie o swoich problemach, szukanie w tamtym momencie bodźca, no i poniekąd właśnie znalezienie i tak naprawdę uświadomienie sobie, że jest to nerwica lękowa. I to jest mega, mega kluczowe dla każdej osoby, która właśnie boryka się z nerwicą lękową, żebyście sobie uświadomiły to,
że właśnie to jest nerwica lękowa, że nie jest to żadna choroba, ciężka choroba, bo właśnie tak jest z każdą z nas, z każdym z nas, kto ma nerwicę lękową, że my szukamy najpierw przyczyny takiej jakby rzeczywistej, czyli może to serce, może to nerka, może to jakiś nowotwór, a może tętniak, a może no nie wiem co tam jeszcze, a jeszcze muszę Wam dodać, że właśnie w tym okresie takim ciężkim od sierpnia do marca, ja praktycznie codziennie szłam do Aleksa, codziennie go przytulałam, całowałam właśnie, jak on już spał, bo miałam po prostu wrażenie, że wiecie, ja mam duszność, że coś ze mną jest nie tak i że ja mogę umrzeć w każdej chwili. I po prostu to tak naprawdę mnie jeszcze bardziej pogrążało. I co? No i właśnie ta korespondencja, którą ja miałam z tą dziewczyną, była dla mnie tak kluczowa, była dla mnie tak pomocna i rozmowy z moją babcią, że właśnie Jowita mi napisała, że przyjdzie taki czas, że będziesz miała duszność, ale będziesz ją miała przez jakiś czas w ciągu dnia, nie cały dzień tak jak teraz. Później będzie tak, że pojawi się u Ciebie raz, dwa razy w tygodniu, a później będzie się pojawiała wtedy, kiedy będziesz czuła się gorzej, będziesz miała jakiś taki stres, jakąś, wiecie, delikatną panikę, coś tam będzie się takiego gorszego w Twoim życiu działo i wtedy do Ciebie będzie to wracało, ale to powoli, powoli będzie odchodziło i zostanie tylko wtedy, kiedy właśnie będzie taki stresujący moment, że te dni, które są teraz z tą dusznością, one znikną kiedyś. I wiecie co, ja nie wierzyłam w to, ja po prostu w to nie wierzyłam, że będzie kiedyś inaczej. Ja już po prostu starałam się godzić z tym, że ja po prostu codziennie będę miała duszność, że ja już będę z tą dusznością żyła do końca życia. I powiem Wam, że naprawdę długo, długo, długo borykałam się z tym wszystkim. Ale później rzeczywiście nastąpił taki okres, że któregoś dnia kurczę, nie mam duszności. Rzeczywiście, ale jak o niej pomyślałam, to gdzieś tam ona wracała. I powiem Wam, że tak wiecie, funkcjonowałam, że rzeczywiście doszło do tego, że po prostu nagle ta duszność zniknęła. Zniknęła całkowicie i rzeczywiście pojawiała się tylko w takich momentach bardzo, ale to bardzo stresujących dla mnie. Albo w momentach, kiedy po stresie wszystko. Jak na przykład miałam taki mega stresujący okres w swoim życiu, bardzo, bardzo coś przeżywałam, było coś naprawdę złego, działo się. To funkcjonowałam na pełnych obrotach, pełna po prostu na 100%, a później po jakimś tam tygodniu, nawet dwóch, tak jakby mój organizm zaczął wyrzucać ten stres i wtedy pojawiały się problemy zdrowotne. Bóle głowy, bardzo, bardzo często, bardzo często zaczęłam chorować w tamtym okresie, czyli tak jakby po prostu reakcja mojego organizmu na stres. I słuchajcie, no jakiś czas później jeszcze to trwało wszystko, wiecie, że w moim życiu nie układało się za dobrze, więc to tak naprawdę było też, no nie pomagało w tym, żebym ja czuła się lepiej. Ja w tamtym momencie też korzystałam właśnie z pana psychiatry, który po prostu, no pożal się Boże, straciłam kupę pieniędzy na jego sesję, a po prostu normalnie tragizm. I naprawdę jeśli chcecie chodzić na jakąś terapię, psychoterapię i tak dalej, znajdźcie dobrego specjalistę. Nie idźcie do po prostu, nie wiem, jakiegoś tam pierwszego, lepszego lekarza. Jeżeli Wam nie pasuje, zmieniajcie, bo tak naprawdę terapia w nerwicy lękowej jest takim numerem jeden. Bardzo Wam polecam przejście takiej terapii, bardzo Wam polecam rozmowy, wygadanie się, wyrzucenie z siebie, bo myślę, że to jest takie naprawdę bardzo, ale to bardzo pomocne. Nie trzymajcie tego w sobie. Najlepiej właśnie albo znaleźć fajnego specjalistę, fajnego psychoterapeutę, który Wam w tym pomoże, bądź też, tak jak ja miałam babcię, z którą mogłam sobie porozmawiać, osobę, której zaufacie, której ufacie, z którą możecie się podzielić tym wszystkim. Ja teraz mam moje tutaj dwie koleżanki, Sandrę i Martynę, one też mają właśnie problemy z nerwicą, borykają się z nerwicą lękową, więc my też jesteśmy tutaj dla siebie takim mega, mega wsparciem. Oczywiście moja babcia, wiadomo, ale już tak, wiecie, z nią nie rozmawiam dużo na ten temat, bo ja tak naprawdę w tym momencie jestem na, myślę, dobrym etapie. I powiem Wam tak, różne krążą zdania na temat nerwicy. Jedne osoby uważają, że to jest, wiecie, można się wyleczyć z nerwicy lękowej. Inni uważają, że nie. Ja jestem z tych, która uważa, że nie. I to nie jest, broń Boże, nie dołujcie się absolutnie. Po prostu ja uważam, że nerwica lękowa zostanie z nami do końca życia, bo osoby, które są wrażliwe na pewne rzeczy, na pewne sytuacje, zawsze wrażliwe zostaną, chyba że po prostu zmienicie swój charakter i faktycznie zaczniecie wszystko olewać, ale ja uważam, że to zostaje z nami, tyle, że nerwica jest na tyle
fajna, że może ją naprawdę gdzieś tam wyciszyć, bardzo, bardzo wyciszyć, że gdzieś tam będziecie odczuwać lekki strach, lekki lęk, ale będziecie potrafiły sobie po prostu z tym wszystkim poradzić. I to jest mega, mega kluczowe, żeby właśnie zacząć sobie. Co jeszcze chciałam Wam rzec, że no ja właśnie uważam, że z nerwicą lękową można żyć, naprawdę można, można bardzo dobrze żyć. Ja w tym momencie wracają do mnie pewne gdzieś tam objawy. Ja gdzieś tam mam naprawdę coś stresującego, albo gdzieś tam jadę właśnie w miejsce, którego nie znam, to delikatny stres się u mnie pojawia, ale ja po prostu już jestem na takim etapie, że naprawdę potrafię sobie z tym poradzić. Przeczytałam fajną książkę Pokonać lęki i fobie, którą Wam też serdecznie polecam. I tam właśnie bardzo fajnie była ta książka napisana w takim właśnie po prostu przekonaniu, w takim języku, żeby tak jakby pogodzić się z nerwicą lękową, tak jakby po prostu ją zaakceptować i tłumaczyć sobie, że z każdej sytuacji jest wyjście. Jeśli pójdziecie do jakiegoś miejsca, w którym, które Was stresuje, z którego gdzieś tam boicie się wyjść, albo ktoś tam coś pomyśli, albo ktoś tam, wiecie, może krzywo popatrzeć i tak dalej, to żeby sobie po prostu tłumaczyć, że idziecie w to miejsce, ale jeśli się źle poczujecie, to po prostu z niego wyjdziecie. I jeśli tak się wydarzy, to po prostu z niego wychodzicie. Bardzo Wam polecam tą książkę. I ja właśnie też przed każdym jakimś takim wydarzeniem, które może być dla mnie stresujące, zawsze sobie mówię, że będzie jakieś wyjście, że nie mogę po prostu, wiecie, iść z przekonaniem, że ja muszę coś zrobić, bo jeżeli ja idę z przekonaniem, że muszę, że nie będę mogła, nie wiem, wyjść z kolejki, nie będę mogła czegoś zrobić, to wtedy jest gorzej. Ja po prostu zawsze sobie zostawiam otwartą furtkę dla mojego bezpieczeństwa i takiego spokoju psychicznego i to mi bardzo pomaga. I na pewno też sytuacja życiowa, która się u mnie zmieniła, też bardzo, bardzo wpłynęła pozytywnie na moje samopoczucie, na moją psychikę. Tak, i właśnie jeśli żyjecie w jakimś toksycznym związku, jeśli żyjecie i w otoczeniu macie jakieś osoby, które was dołują, jesteście niespełnione, albo pracujecie gdzieś, gdzie nie chcecie pracować, ja wam nie mówię, żebyście rzucały. Żebyście rzucały pracę, broń Boże, ale po prostu jeśli jest coś, co jest bodźcem, takim bodźcem negatywnym, coś, co po prostu wywołuje u Was złe samopoczucie, to, że po prostu źle się czujecie psychicznie, to musicie to w jakiś sposób zmienić. Nie możecie zostawać tak, jak jest w tym momencie, bo będzie coraz gorzej. Jeśli nie pozbędziecie się tego bodźca, który wywołuje u Was strach, następnie lęk, jakąś panikę i właśnie to, że nie potraficie sobie poradzić z emocjami, to będzie coraz gorzej. Nie możecie na to po prostu pozwalać, bo tak naprawdę wpadniecie w czarną dziurę, w której ja byłam pamiętnego roku, dokładnie 6 lat temu, i naprawdę z takiej dziury bardzo, ale to bardzo ciężko wyjść. Zawsze jest takie powiedzenie, że właśnie trzeba spaść na dno, żeby się podnieść. Tak to się mówi przy innych przypadkach, ale tutaj też, wiecie, ja wpadłam w tą czarną dziurę, żeby się po prostu podnieść, tak sobie zawsze tłumaczę. I bardzo się cieszę, że jestem w tym momencie życiowym, w jakim jestem, ale też mój umysł jest otwarty na to, że może być gorzej, że ja że mogę gorzej się poczuć. I nie mam czegoś takiego, że wiecie, codziennie rano budzę się i myślę, Boże, a może złapie mnie nerwica, bo sobie mówię zawsze tak, a jak nie złapie, to trudno. Trochę się poczuję źle, ale przyjdzie ten czas, że ja się zacznę czuć dobrze. Będzie mnie bolał brzuch? Okej, poboli mnie, ale też przestanie. Będzie mi tam gorzej się oddychało, czy nie wiem, będę miała kołatanie serca? Okej, w porządku. Wypiję sobie melisę, wyciszę się, obejrzę sobie jakiś film i po prostu to odejdzie. Zajmowanie się czymś innym, zajmowanie myślami, ale też nie róbcie czegoś takiego, że jak pojawia się u Was myśl, jakiś strach, czegoś się zaczynacie bać, to nie róbcie tak, że dobra, zrobię wszystko, żeby o tym zapomnieć, zrobię wszystko, żeby o tym zapomnieć, bo to wróci jak bumerang. Po prostu jak to do Was przychodzi, to próbujcie się z tym oswajać. Dobrze, okej, nie wiem, czymś się martwicie, dobra, martwię się tym, to mi nie daje spokoju, ale zaraz myśli odpłyną, zaraz będzie inaczej, rozwiążę ten problem w ten, a nie inny sposób, porozmawiajcie z tym, z kimś o tym, co Was gryzie, co Was boli, co dla Was jest takie problematyczne. Nie róbcie tak, że
próbuje cię odepchnąć te myśli, dlatego że to wróci jak bumerang ze zdwojoną siłą. Musicie po prostu oswoić się z tym lękiem właśnie. O. To, ja wiem, że to brzmi banalnie, że to brzmi prosto, ale tak jest. I ja właśnie tak robię. Jak coś się zaczyna złego dziać, zaczynam się czegoś bać, stresować, to sobie mówię, kurczę, Paulina, spokojnie, będzie okej, dajmy na to, jadę do lekarza i stresuję się tym, że będę musiała siedzieć w kolejce, nie będę mogła z niej wyjść. Okej, w porządku, jak coś się zacznie dziać, zaczniesz się gorzej czuć, po prostu powiesz pani, że jeżeli przyjdzie twoja kolej, to niech ona wejdzie za ciebie, kolejnej pani, za ciebie, a ty poczujesz się lepiej, to wtedy wejdziesz. I ta wolność psychiczna, którą ja sobie sama daję, że jak coś, to po prostu wyjdę z kolejki, daje mi coś takiego, że idę, siadam w tej kolejce, czas mija, tak, idę, wchodzę do lekarza i wszystko jest okej. Musicie po prostu dopuścić strach do tego, musicie odczuwać ten strach, żeby się z nim oswoić. Nie możecie blokować swoich myśli na strach i odpychać go, odpychać. I też nie faszerujcie się lekami jakimiś uspokajającymi, chociaż ja też w tamtym czasie brałam leki uspokajające. Mi bardzo też pomagał Sedativ PC, to jest homeopatyczny lek, który dostaniecie bez recepty, który się pod język wkłada i on jest taki lekko wyciszający, taki właśnie nie otumania Was, broń Boże, ale jest fajnie taki wyciszający. No oczywiście miałam tam jakieś jeszcze inne hydroksyzyny, czy coś w tym stylu, jakieś tam lekarze mi przepisywali, które gdzieś tam w takich krytycznych sytuacjach brałam. Piłam bardzo dużo melisy, to też Wam polecam. I może podsumowując, co Wam polecam? Tak jak Wam powiedziałam przedtem, dopuszczenie, pozwolenie sobie na strach, pozwolenie sobie na lęk, pozwolenie sobie na złe samopoczucie. Nie róbcie czegoś takiego, że nie możecie się źle czuć. Nie wymawiajcie sobie tego, bo macie prawo do wszystkiego. Macie prawo do łez, macie prawo do paniki, macie prawo do tego, żeby nie wiem, narzekać, marudzić itd., itd. Macie do wszystkiego prawo. Macie prawo do strachu, macie prawo do lęku. Więc dajcie sobie na to przyzwolenie, nie oczekujcie od siebie cudów, jeśli się gorzej czujecie, to po prostu odpuśćcie. Następnie, mówię, z kimś porozmawiać, naprawdę rozmowy czynią cuda. Rozmawianie, uzewnętrznianie się, nie wstydźcie się tego, że macie nerwicę lękową, bo bardzo dużo osób się wstydzi. Nie wstydźcie się mówić, że się gorzej czujecie, nie wstydźcie się mówić, że Wam coś dolega, bo to też blokuje Was i to też potęguje strach i potem lęk. Ja piłam melisę, też Wam polecam, jeśli możecie oczywiście pić melisę, żeby się wyciszać, bardzo dużo robić takich rzeczy wyciszających, słuchać takiej wyciszającej muzyki, ja też takie miałam relaksacyjne, jakoś to się nazywa, już teraz nie pamiętam, ale włączałam sobie i też tam się oczy zamyka jedną ręką, drugą ręką, coś tam się robi, naprawdę bardzo fajne, takie wyciszające. Nie oglądajcie jakichś horrorów, jakichś thrillerów itd., itd. Ja też na lata odstawiłam takie filmy, które gdzieś tam mogły pobudzać moją wyobraźnię bardzo. Po prostu dajcie sobie taki urlop po prostu. Nie wymagajcie od siebie cudów, jeśli Was coś boli, to po prostu połóżcie się, poleżcie, odpocznijcie. Nie musicie funkcjonować na pełnych obrotach, nie musicie być na 100% każdego dnia. Macie prawo do gorszego samopoczucia, macie prawo do tego, żeby narzekać, płakać. Jeśli potrzebujecie płakać, płaczcie, wyrzucajcie z siebie złe emocje, bo to, co leży Wam tutaj w środku, to się kumuluje i uderza. Jak raz uderzy, to uderzy kolejny raz i to jeszcze gorzej, dlatego że to zatrzymujecie w sobie. I tak, jeśli chodzi o mnie, ja w dalszym ciągu mam nerwicę lękową. To nie jest tak, że ja, wiecie, jestem uśmiechnięta, teraz mi się super w życiu układa i tak dalej, i że ja po prostu jestem, nic mi już nie dolega. Nie, nic z tych rzeczy, bo też do mnie wraca nerwica. Ale ja po prostu, tak jak Wam mówię, pozwalam sobie na to, żeby gorzej się czuć, pozwalam sobie na to, żeby gdzieś tam po prostu daję sobie taką furtkę, tak jak Wam powiedziałam przed chwilą, że jeżeli coś jest dla mnie takie stresujące, to ja szukam dla siebie drugiego rozwiązania, że jakby coś, to po prostu albo wyjdę, albo po prostu nie pojadę, odpuszczę i tak dalej. Nie zmuszam się do czegoś, co wydaje mi się w danym momencie dla mnie nie do zrobienia. No i też podzielenie się z partnerem swoim problemem. Ja z Mateuszem rozmawiałam na ten temat, powiedziałam mu, jak to u mnie wygląda, mam z jego strony zrozumienie i to jest naprawdę dla mnie bardzo, ale to bardzo ważne, że jeżeli ja się źle czuję, to ja mogę mu powiedzieć, nie wstydzę się tego i nie mam czegoś takiego, że wiecie, że ukrywam to, albo udaję, albo nie wiem, staram się być kimś, kim nie jestem. Nie, broń Boże, ja od razu na samym początku otworzyłam się na właśnie na to wszystko i powiedziałam, jak to u mnie wygląda, z czym mam problem właśnie, z czym się borykam, jak mogę zareagować
zareagować na pewne rzeczy. No i on ze mną w tym wszystkim jest i to jest, myślę, też bardzo, ale to bardzo ważne. No i dobra, kochani, myślę, że na pierwszy raz wystarczy. Także jakby co to, piszcie pomysły na kolejne pogadanki ze mną i jeśli macie jakieś pytania co do tego filmu, co do tej tematyki, to też tutaj zostawcie. Ja w miarę możliwości postaram się nagrać kolejną część. Jeśli oczywiście będą pytania, może już nie będzie pytań, no to wtedy nie. A jeśli będzie jakieś tam kilka pytań, będę mogła odpowiedzieć w komentarzu, to po prostu odpowiem w komentarzu. Nie będę Was zamęczała drugim filmikiem o tej tematyce, ale mam nadzieję, że chociaż jednej, dwóm osobom pomogłam tym, co powiedziałam, chociaż wsparłam, bo wiem, że myśl, że wiecie, osób, które mają nerwicę lękową, taka myśl, że jest ktoś, kto jeszcze się z tym boryka i gdzieś tam sobie troszkę z tym poradził, jest naprawdę taka mega, mega, mega pocieszająca i to jest takie wsparcie i dlatego jednak nagrałam ten filmik, dlatego się z Wami tym podzieliłam i mam nadzieję, że będę dla Was wsparciem. No, o to po prostu mi chodzi przede wszystkim, żeby Was wesprzeć w pewnych sprawach. Także, co kochani, nie pozostaje mi nic innego, jak podziękować Wam za poświęcony mi czas i zaprosić na kolejny filmik. Także buziaki. Pa, pa!